z komentarza świętego Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa, do Ewangelii świętego Jana. Pan powiedział o sobie, że jest krzewem winnym. Tak mówiąc, chciał nam udowodnić, że mamy trwać w jego miłości i że jest to dla nas bardzo wielkim dobrem. Do latorośli Pan porównuje tych, którzy są z nim złączeni i jak gdyby w niego wszczepieni i w nim umocnieni. I już stali się uczestnikami Jego natury przez Ducha Świętego, który został im dany. Albowiem to Święty Duch Chrystusa łączy nas z Nim. Ci, którzy przystępują do krzewu winnego, czynią to aktem woli, na mocy powziętego przez nich postanowienia. Ale On się nam udziela, dając nam swoją miłość, która w nas trwa. Dzięki dobremu postanowieniu. Przystępujemy przez wiarę do Chrystusa, ale stajemy się z jego rodu dzięki temu, że od niego otrzymujemy godność przybranych synów bożych. Według świętego Pawła, ten, kto się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. Gdzie indziej zaś prorok nazywa Chrystusa podstawą i fundamentem. Na nim bowiem jesteśmy zbudowani i nazwani żywymi i duchowymi kamieniami, abyśmy byli świętym kapłaństwem i świątynią Boga przez ducha i w żaden inny sposób nie możemy być wbudowani w tę świątynię lecz tylko wtedy gdy Chrystus jest naszym fundamentem w tym samym znaczeniu Chrystus mówi o sobie że jest krzewem winnym tym który daje życie latoroślom i który je żywi jesteśmy więc odrodzeni z niego i w nim w duchu świętym aby przynosić owoce życia niedawnego i zastarzałego, ale odnowionego przez wiarę i miłość ku Niemu. A zachowujemy życie wtedy, gdy trwamy w szczepieni w Pana, gdy ze wszystkich sił zachowujemy Jego przykazania i staramy się zachować szlachetność nam daną Słowem, gdy czynimy wszystko, aby w niczym nie zasmucić zamieszkującego w nas Ducha Świętego, przez którego, jak wiemy, Bóg w nas mieszka. O tym zaś, w jaki sposób trwamy w Chrystusie, a On w nas, mówi nam mądrze święty Jan: Przez to poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego ducha. Jak korzeń udziela winnym pędom swoich naturalnych właściwości, tak też Słowo Boże, jednorodzony Syn Boga i Ojca, wszczepia świętym niejako pokrewieństwo ze swoją naturą, bo szczególnie udziela Ducha Świętego tym, którzy są z nim złączeni przez wiarę i różnorodną świętość. Żywi w nich uczucie miłości i sprawia, że poznają, czym jest wszelka cnota i dobroć.